Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, w Radiu Maria rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone, skoncentrowane dzisiejszego wieczoru wokół tematu rocznica powstania w getcie warszawskim, pomoc Polaków w ratowaniu Żydów. Gorąco witamy naszych drogich gości, a są to pani Dorota Strój-Wąs-Szulc oraz pani Stanisława Brydowska. Gorąco witamy, pozdrawiamy i prosimy o słowa wprowadzenia do dzisiejszego tematu. Dobry wieczór, Dorota Strój-Wąs-Szulc. Chciałam Państwu powiedzieć, skąd w ogóle to, powiedzmy, to, że ja byłam świadkiem, byłam wtedy dzieckiem, że byłam świadkiem tych okropnych zdarzeń w getcie. I moja relacja będzie co prawda relacją wtedy 12-letniego dziecka, ale no przypuszczam, że może to być nawet ostrzejsze. Mianowicie nasza fabryka mieściła się na terenie getta. Dla tych, co znają Warszawę, to jest ulica Nowolipki. I po utworzeniu getta ta posesja została po stronie getta, a myśmy musieli przejść na stronę polską. Czyli albo po prostu wyrzucano Polaków na stronę polską, Polaków pochodzenia żydowskiego do getta, albo były zamiany. U nas była to zrobiona zamiana i ja znalazłam się na ulicy Żelaznej, której, jak już wiemy z audycji, które były już w telewizji, ulica Żelazna była przegrodzona wzdłuż murem i myśmy mieszkali Żelazna 95, to jest dokładnie naprzeciwko tak zwanej wachy niemieckiej, która była róg Chłodnej i Żelaznej oraz stanowiska niemieckiego, które mieściło się między szkołą podstawową a szpitalem położniczym Świętej Zofii, który był po stronie getta. Oprócz tego składy Strój-Wąsa znalazły się po stronie polskiej, jest to Wolność 8, gdzie były do 92 roku i na ten temat były liczne felietony pana Kasprzyckiego w Życiu Warszawy, gdyż właśnie te nasze składy był to ostatni zabytek gehenny wojennej, bo to był ostatni mur getta. Stąd po prostu chciałam, żeby Państwo wiedzieli, skąd się tu wzięłam i co pamiętam. Ze mną jest moja wojenna przyszywana siostra, czyli Stasia, przeze mnie nazywana Lodzia Wilska, która miała już takiego pecha, że uciekła z pacyfikacji w Zamojszczyźnie, a znalazła się u nas, kupiona po prostu przez ojca wraz z 17 innymi dziećmi z transportu Zamojszczyzny. No i przeżyła również powstanie w getcie, powstanie warszawskie, oblężenie. I chciałbym prosić, żeby właśnie moja siostra przedstawiła się Państwu w tej chwili. Szczęść Bogu, więc ja jestem dzieckiem Zamojszczyzny. Przybyłam tu w 1943 roku do Warszawy. Ale chciałam powiedzieć kilka słów o moim pierwszym zdarzeniu z nieszczęściem właśnie Żydów. I otóż w miejscowości Modryń, tam mieszkaliśmy z rodzicami i ojciec miał kontakt z Żydami, z Żydem bardzo bogatym, Żyd Łuza, który miał młyn, miał dużą rodzinę. I dowiedzieliśmy się pewnego dnia, że wszyscy zostali zamordowani. To znaczy wszyscy, ci, z którymi my mieliśmy kontakt i ci inni, co byli u gospodarzy, można powiedzieć, ukryci. Więc, więc miał nazwisko on Łuza. Więc Po mordzie tym okropnym przeżyciu my już później ukrywaliśmy się przed samym wysiedleniem. I kiedy my byliśmy już
w drodze do Zamościa, wtedy zjawiły się trzy osoby, nie wiem jakie, w każdym razie z jakiejś placówki z Warszawy, i te osoby właśnie już wtedy pilotowały nas do Warszawy. W Warszawie znaleźliśmy się na strychu, wszystko było potajemnie, aha, przepraszam, wcześniej pociąg się zatrzymał w Annie pod Warszawą, podjechał wóz, wówczas właśnie nas, 17 dzieci, wyciągnięto z tego wagonu i przekazano właśnie na strych, siedzieliśmy tam kilka dni, po kilku dniach zawieziono nas do kwarantanny na ulicę Ogrodową. I tam właśnie pani Strójwąs przyszła i mnie zabrała do siebie. Okazało się, że tą całą gromadę wykupił pan Strójwąs. No i wówczas moje rodzeństwo młodsze pojechało do sióstr zakonnych pod Warszawą w Otwocku u sióstr Elżbietanek. Ja tam często jeździłam, woziłam tam żywność, Strójwąsowie mi właśnie podawali, żebym zawiozła. Woziłam różne nie ulotki, tylko przepustki, jak na przykład z dzieckiem wychodziłam na spacer, miałam w kopercie te przepustki. To już było widocznie umówione, ja nie byłam temu świadoma, co tam jest, ale było to umówione, że mam komuś podać, ten ktoś podawał tam dla Żydów. Od czasu do czasu żywność wynosiłam, w paczuszce kładłam przy tym murku żydowskim. No więc tyle na... Nie, jedną rzecz zapomniałaś, mianowicie ten klasztor, mimo że morsza jestem, nie wymawiając, to klasztor wśród Elżbietanek w Otwocku, z którym ojciec miał nawiązany kontakt, przechowywał Żydówki również. A, tak. A i to jest tak ważne, bo były to zakonnice i tam były przywożone Żydówki, także tak. I chyba i chłopcy też byli. Byli właśnie, i dlatego ja jeździłam do swojego rodzeństwa i do tych właśnie też przywoziłam paczki dla tych wszystkich dzieci. Od Strójwąsów. No tutaj jest taka rzecz, że ojciec po prostu, no trudno powiedzieć, czy brał udział, bo ojciec ani nie walczył, ani nie strzelał, tylko po prostu płacił, przewoził i szukał jak gdyby, no, gdzie tych ludzi, to znaczy niekoniecznie to byli i dzieci zamońskie, to były dzieci z rodzin żydowskich czy mieszanych, i jak gdyby był finansistą tych wszystkich rzeczy. Uważał to za mało ważne i w zasadzie nigdy na ten temat żeśmy nie rozmawiali. Zresztą to nie są rzeczy, które się często wspomina, i w zasadzie po latach dopiero ja się też zdecydowałam, jak i moja siostra, bo to nie są tematy, które się na co dzień porusza. W każdym bądź razie to, co myśmy z getta, wbiło nam się parę rzeczy w pamięć. Najpierw to te przenosiny. To znaczy, że myśmy przeszli na polską stronę, tam zostali stłoczeni wszyscy Polacy żydowskiego pochodzenia. I firma nasza, fabryka Strójwąs, Stanisław Strójwąs synowie, została częściowo na terenie getta, co niosło za sobą taki szczęśliwy przypadek. Mianowicie zostały wydane przepustki, żeby pracownicy mogli do tej firmy wchodzić. I przepustki były na nazwiska i leżały u nas w kuchni, tam na tej żelaznej, gdzieśmy się przeniosły. I 3/4 tych przepustek nigdy ci ludzie ani nie widzieli firmy Strójwąs, ani nie mieli pojęcia może nawet, że istnieje taka firma. I my z Lodzią, jak nie było dorosłych w domu, tośmy po nazwisku te przepustki wydawały. I w ten sposób mnóstwo ludzi przechodziło do getta w obydwie strony, bo i utrzymywało kontakt. Między innymi przechodzili ludzie, których już wtedy wiedzieliśmy, że są w AK, jak tam Stanisław Piotrowski czy coś, i
nawiązywali kontakt z getem, ale ja też byłam na te przepustki z matką, chodziłam do getta. I dlatego takie pierwsze wrażenie dla dzieciaka, który przepustka, to była atrakcja, czy jakieś coś. Ale tu, jak mama odwiedzała jakiegoś profesora zaprzyjaźnionego z nami w getcie i weszła ze mną, to byli ludzie tak potwornie stłoczeni i tak jacyś pozbawieni no, chęci do życia, wszystkiego w jednym pokoju, pokotem. I to dla mnie pierwsze takie było straszne wrażenie. Pamiętam, jak mama temu panu zaniosła jakieś lekarstwa, budynie, a on mi podarował dużą śpiącą lalkę, żebym ja do Polski tą lalkę wzięła. Więc to było takie pierwsze. Drugie zdarzenie, które tak zaważyło na takich niezbyt wspomnieniach, to były, że jak powiedziałam, myśmy blisko wachy byli. I w naszej bramie wpadali tak zwani kartoflarze. Nie wiem, bo okazuje się, że nikt nie wie, co to jest. To były dzieci żydowskie, które między podszewką a płaszczem wyładowane były kartoflami i te kartofle przerzucały do getta. Początkowo nas to bawiło, bo byliśmy dzieciakami. Żeśmy popychali tam te dzieciaki, dlaczego wchodzą tutaj, przezywali, aż złapał nas na tym mieszkający w moim domu ksiądz Plater. No, nie mówię, że pociągnął za uszy, rugnął. No i wtedy powiedział, o co tu chodzi. I myśmy nagle poczuli się, no jak Winnetu albo ktoś, bo zaczęliśmy tym dzieciakom pomagać. Na czym to polegało? Mianowicie były dziury pod murem, zamaskowane śmieciami, gałęziami. Te dzieci się przeczołgiwały przez te dziury w getcie, w murze. A czasami był taki wachman Ślązak, który przeklinał strasznie, psiakle w cholera krzyczał i wtedy myśmy krzyczały, te dzieciaki wybiegały z bramy i on je puszczał przez bramy. No taki jeden był, a był taki, co strzelał do nich. I myśmy się później tymi dzieciakami opiekowały. Zdziwiło nas co jedno. Jak po prostu ta świadomość jakiejś odmienności narastała z czasem, bo przedtem to Żyd, Polak, to dla nas nie było to uchwytne. Mianowicie te dzieci mówiły dla nas jakimś takim językiem niezrozumiałym. No ja się pytam ojca, dlaczego one tak dziwnie mówią, bo one mówią jidysz. Co to jest jidysz? No po żydowsku mówią. To mnie to zaskoczyło i te dzieci były strasznie przestraszone. One się nas bały, te dzieci, ale później nauczyły się i biegały z tymi kartoflami. To były to drugie. A trzecie, to jak zaczęto przepędzać getto, małe z dużym łączyć i zaczęto Żydów wywozić do obozów. I wtedy dopiero zobaczyłam, że getto przeżyło niedługo wtedy. No nie wiem, rok, dwa lata, chyba gdzieś tak. I te dzieci były tak straszliwie chude, że to jak się tego nie widzi, to się tego po prostu nie wierzy. Tam były same stawy, i to było coś, co po prostu nawet nie widzi się w tej chwili na jakichś filmach, nie wiem, grozy czy coś. To było straszne. I te dzieciaki były na ryksze wrzucane, ześlizgiwały i to było to następne zderzenie takie dla nas dzieciaków, no straszne można powiedzieć. No i ja potem przestałam bywać na te przepustki do getta, bo zwyczajnie płakałam, no. A Stasia w ogóle się bała, bo ona już przeżyła pacyfikację jedną w Zamojszczyźnie. Także to było te takie wstępne rzeczy. Potem nagle zaczęło się jakoś inaczej, bo mianowicie zaczęto wyprowadzać Żydów. I wtedy ułomni, niełomni to wędrowało i oni strasznie byli tacy, jak gdyby poddawali się temu. Ojciec mu się wściekał, bo przychodzili zaprzyjaźnieni i powtarzał im, uciekajcie, bo
idziecie do obozu zagłady. Nie wierzyli w to, a nie wierzyli też dlatego, że no może to nie powinno się tego mówić, ale mam oparcie i w literaturze i to. Mianowicie gmina żydowska nie spisała się w czasie tym. To po prostu jak gdyby usypiała tą chęć, ja wiem, przeciwstawienia się, bo przebicia z getta, wyjścia, kontyngenty sama wyznaczała. I to nie jest tylko moje widzimisię, czy wymysł mojego ojca, gdzie swoim przyjaciołom Żydom mówił, że jesteś, przepraszam za wyrażenie, idiotą, uciekaj stąd. Mianowicie jedną z osób, które ojciec wspomagał, to była rodzina Balin, pan Marek Balin, jego siostra Halina Balin. Halina Balin przeżyła powstanie, napisała książkę. Bardzo bym chciała ją zaprezentować. Jest to Halina Birenbaum, wyszła później za mąż. Nadzieja umiera ostatnia. I miała trudności z wydaniem tej książki. Wydała ją dopiero po opuszczeniu Izraela, gdyż niekorzystnie się tu wypowiedziała między innymi o gminie żydowskiej. I warto tą książkę przeczytać. Tyle, zresztą bardzo dużo tu pisze o pomocy, jaką uzyskała od Polaków i co przeżyła w obozach. Wspomina tu również o Gehennie Cyganów, którzy też zostali, o czym się mało mówi, ale też zostali straceni. Żydów bardzo dużo. Na Zamojszczyźnie była pacyfikacja, ale Cyganów tak samo spalono w Oświęcimiu. Tu są cyfry nawet podane. I pani Birenbaum napisała, no dla mnie prawdę, ale w każdym razie jest to świadectwo nie tylko moich osądów, ale również no jakieś oparcie jest. No jak zetknięcie moje z powstaniem. Była Wielka Niedziela. Myśmy, bo mieszkałyśmy razem, szykowali się do świątecznego śniadania. I no, dużo nie było, ale myśmy jednak przez to, że ojciec prowadził prywatną firmę i spożywczą, przez co mógł wspomagać właśnie i klasztor w Otwocku i to, bo miał przydziały mąki, budyniu, cukru. Więc u nas w stosunku do innych ludzi to te święta były no w miarę zasobne, no i bardzo dużo osób było. No samych dzieciaków chyba 10 nas było. I jak już mieliśmy siadać, wpadł ktoś z robotników ze składów na wolność, krzycząc, panie Stójwąs, mówi, coś się dzieje w getcie, od rana było coś nie tak. I pali się Nowolipki 78. To była nasza fabryka, która była tuż za murem po stronie getta. Obydwaj się zginęli i zniknęli. Wrócili chyba po 3 czy 4 godzinach, usmoleni, brudni i okazuje się, bo tam to był taki na Woli zakątek fabryczny. Tam była fabryka koło fabryki. Naprzeciwko Strójwąsa była fabryka Karpińskiej, fabryka wód gazowanych, duża chemiczna i mieli sprzęt gaśniczy tam. I ojciec uruchomił ten sprzęt z robotnikami i z tych sikawek polewali ten dom, bo tam ludzie się palili na dachach. Na tej ulicy Wolność 8 w naszych składach było przejście podziemne z getta. Tamtędy zresztą Mordechaj Janielewicz przechodził. I tych, którzy tam byli blisko, udało się jakoś wyciągnąć z tego getta. No później przylecieli Niemcy, no ojciec znał dobrze niemiecki język. Między innymi studiował też tam, w Niemczech, w Heidelbergu bodajże, ale to mniej ważne. I ojciec z krzykiem, bo tylko taka była metoda na Niemców, powiedział, że tam są jego surowce, na które przydziałowe niemieckie surowce i one się spalą. No ale musiał ustąpić.
o tych niektórych rzeczach ja dowiedziałam się niedawno. Mój ojciec zmarł w wieku, mimo że przeżył bolszewicką niewolę, to zmarł w wieku 90 lat w 94 roku. I w gazecie klepsydrę ktoś dał. Kto dał klepsydrę? Nie znałam człowieka. Stanisław Dryja Wysocki, pseudonim Łagun, oficer wywiadu i kontrwywiadu KGAK. I pisze tu. Odszedł na wieczną wartę 16 grudnia 1994 roku, w wieku 91 lat, inżynier chemik Stanisław Strójwąs. Tam przemysłowiec, kupiec, właściciel, to jest mniej ważne. Składy firmy Stanisław Strójwąs przy ulicy Wolność 8 graniczyły z gettem. Niemcy nakazali umieszczenie od strony getta krat żelaznych, aby uniemożliwić przedostawanie się na teren prześladowania Polaków żydowskiego pochodzenia. Jednak montując kraty okienne w dwóch oknach zakładu firmy Stanisław Strójwąs, zmontowano finezyjnie skonstruowane kraty, które umożliwiały otwieranie w razie potrzeby dla określonych celów. To tędy przechodzili oficerowie wywiadu i kontrwywiadu na teren getta w sprawach organizacyjnych Armii Krajowej. A nadto oficerowie saperzy, którzy nie tylko zaprojektowali, ale i nadzorowali budowę bunkrów dla potrzeb żydowskiej organizacji bojowej dowodzonej przez podporucznika rezerwy Mordechaja Anielewicza. Do dnia dzisiejszego na terenie byłego getta znajduje się bunkier dowodzenia walką z niemieckimi bandytami, w którym do ostatnich chwil życia walczył porucznik Mordechaj Anielewicz. To przez teren zakładów inżyniera chemii Stanisława Strójwąsa miał przejść doktor Korczak, któremu zaproponowano ujście życiem. Tę propozycję KGAK major z rezerwy doktor medycyny Korczak odrzucił, pisząc do komendanta głównego AK: jestem oficerem rezerwy Wojska Polskiego i nie mogę opuścić dzieci, które mi ufają. Inżynier chemii Stanisław Strójwąs czy nie uczestniczył w pracy konspiracyjnej. Tego ja się dowiedziałam niedawno na przykład. I ten dom stał do 92 roku. Zatytułowane było to Ostatni mur getta. I tu co pisze, to jest notatka z warszawskie pożegnania, seria druga, Jerzy Kasprzycki, 15 kwietnia 74 rok. Jest fotografia, usytuowanie, tytuł Ostatni mur i ja czytam tylko ostatni fragment. Jego wschodnia ściana, tego budynku fabrycznego, jest w tej chwili unikatem, jedynym w Polsce, a jeśli mi dobrze wiadomo, także w całej Europie, autentycznym fragmentem murów getta, związanym najściślej z historią cierpień i walki naszego narodu. Mamy wprawdzie w Warszawie taką oficjalną pamiątkę przy ulicy Dzikiej, ale jest to tylko rekonstrukcja z lat powojennych. Hitlerowcy bowiem po likwidacji dzielnic żydowskich starannie zacierali za sobą ślady. Ostatnio słyszy się, że budynek przy ulicy Wolność 8 ma być rozebrany w celu powiększenia placu zabaw dla dzieci. Byłaby to niepowetowana strata historyczna. Mój komentarz. Owszem, zabrano to nam w 92 roku, że będzie ogródek Jordanowski. Po czym przydzielono to nomenklaturowej spółdzielni Strop, która to rozebrała, wyrzuciła jeszcze użytkowniku, tam był warsztat samochodowy, ale to jest osobny temat o własności, o reprywatyzacji. Może to on dzisiaj nie bardzo pasuje. Ale takie są dzieje, a można było to zachować. To stało i było. No, co ja jeszcze mogę dodać? Warto by było parę słów poświęcić właśnie tej kwarantannie, gdzie nie wiem, jak ojciec nawiązał stosunki, nie lubił na ten temat rozmawiać. Dyrektorką była pani Piątyńska, a wicedyrektorem pan Brejna. Pan Brejna żyje chyba, jest w Krakowie. I tam
przechowywano zarówno dzieci zamojskie, jak na przykład moją panią Bilską, jak i dzieci żydowskie. Potem były te dzieci rozwożone. Pani Piątyńska znalazła się w Warszawie też gdzieś ze Lwowa. Poza tym jeszcze świadkowie tych zdarzeń. W czasie okupacji na tejże ulicy Wolność 8, to były budynki pofabryczne z dużym kominem po środku. W takiej stróżówce mieszkał pan Demkow z rodziną. To był pan Demkow, jego żona i Krysia, ich córka, mniej więcej w moim wieku, trochę starsza. Razem przychodziłyśmy się tam bawić, bo tam mi wolno było chodzić. Ze względu na to, że to było dość blisko i nad głupimi dzieciakami jakiś nadzór mieli tam robotnicy przynajmniej. I ten pan Demkow był u nas w fabryce, na rykszy jeździł, a wiedzieliśmy tylko, że on ze Lwowa uciekł. Uciekł przed bolszewikami, co zawsze twierdził mój ojciec, że to jest gorsza zaraza jak Niemcy. Dlatego, że Niemcy to był tylko jeden naród, a bolszewicy próbowali się rozprzestrzenić na cały świat. I jeszcze pod to ideę podkładając. Ale to też przypuszczam, że to jest taka trochę dygresja w dywagacji. W każdym bądź razie ten pan Demkow, bawiłam się z tą Krysią, właziłyśmy na komin, jeździłyśmy na rowerze. I ona zawsze mówiła, że jej mama nie może wychodzić, bo jest chora na wątrobę. I była faktycznie taka wybladła, żółta, włosy takie żółtawe. No ale potem wojna się skończyła, gdzieś wyjechali. Pewnego dnia, ja już mieszkałam na ulicy Chorzej, przychodzi pan Demkow podziękować nam za pomoc w czasie wojny. Przychodzi z żoną i wchodzi żona. Brzuneczka czarna i nawet wtedy ja poznałam, że Żydówka. Okazuje się, że to była mieszana rodzina. Ojciec o tym świetnie wiedział. I wpadli, jak spod, gdyby oni byli, nie daj Boże, w getcie, to nie wiadomo, czy przeżyli, ale byli u nas, na terenie naszej fabryki. No było jeszcze mnóstwo innych ludzi zaprzyjaźnionych, jak pan Dumała i pani Dora, którzy mieszkali, też mieszane małżeństwo w getcie, ojciec ich zmusił, żeby tuż przed tym powstaniem uciekli. Po prostu myśmy tam żyli, znaliśmy tych ludzi, a w zasadzie to dopiero wojna i to dopiero ja się dowiedziałam o antysemityzmie wtedy. Bo przedtem no, nie bardzo wiedziałam, o co tu chodzi. No, i potem rozmyślanie dalsze, no ale to już jest za mądre dla mnie. No, także, no, potem są jeszcze koleje. Więc ja dalsze, chciałam, no, bo ja chciałam jeszcze powiedzieć o tym, jak po powstaniu wróciliśmy do Warszawy na ulicę Chorzą 57. I tam właśnie jeszcze po powstaniu ukrywał się jeden z Żydów w piwnicy. Nie wiem dlaczego aż po powstaniu tak dość długo było, bo przez 2 tygodnie ja nosiłam tam jemu jedzenie i pan Strybiąc powiedział, nie, nic nie mów, nie trzeba ujawniać. W pewnym momencie przyjdzie czas, że ten pan wyjdzie i będzie wolny. No i tak właśnie się stało, kiedy wyszedł, przedstawił mnie i nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale zdaje się pani Dorota wymieniała to imię jego i nazwisko, więc przeżył, no i tyle mam do powiedzenia. Dziękuję. No. Gorąco chciałbym podziękować za to słowo wprowadzenia. Myślę, drodzy Państwo, że dzisiejszy wieczór w Radiu Maryja może być wieczorem bardzo ciekawym, mianowicie mamy obecnych w studiu Radia Maryja świadków wydarzeń tamtych czasów. Przypomnę temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Rocznica powstania w getcie warszawskim, pomoc Polaków w ratowaniu Żydów. Już za chwilę zaprosimy naszych słuchaczy do rozmów, ale zanim to nastąpi, ja mam jeszcze jedno pytanie. Obchodzimy kolejną rocznicę tych strasznych wydarzeń, które działy się w getcie warszawskim. Mianowicie, jakie przesłanie z każdej kolejnej rocznicy płynie dla młodego pokolenia Polaków?
cieszmy się dniem dzisiejszym. Może być zawsze jeszcze gorzej. To, co żeśmy przeżyli, to jeśli taka rzecz, że Żydzi byli w getcie i nie wierzyli, że Niemcy ich wymordują do ostatniej chwili. To, bo uważali, że Niemcy, no, cywilizowany naród, że to jest niemożliwe. Czyli po prostu w straszne rzeczy się trudno wierzy strasznie. I mnie się zdaje, że no, wiara na pewno, nadzieja, ale jednak przestroga. No, trudno mi powiedzieć, jakie przesłanie. Ja bardzo niechętnie wspominam te chwile w tej chwili. W każdym razie jesteśmy chyba, no, w zasadzie to od roku dopiero zaczęliśmy rozmawiać na ten temat. Wiem, że to powinno się przekazać młodym, ale to jest trudno przekazać. I w zasadzie to, no, przekazuję, a chyba sami muszą się zastanowić, jakie z tego wnioski wysnuć. Bo mówi się, że broń Boże wojny, ale no, niestety czasami wojna też jest konieczna. No.